I powiem wam wszystkim, powiem ci Łukaszu też, że już byłem niezdrowo podniecony. Sygnał był przepiękny po prostu. Ale chyba nie będzie to to, czym chciałem zaminiaturyzować ten odcinek. Powiem wam, że ja jestem bardzo content. Czegoś takiego jeszcze nie znalazłem. Bogatynka to nie jest na pewno, bo całkiem inaczej wygląda wielkościowo jak bogatynka. Fajna rzecz, naprawdę fajna rzecz. Siemano, wracamy sprzed komputera przechodzimy do lasu, także w końcu normalne wykopki, a nie jakieś reakcje. Także patrzcie, mamy gościa, proszę bardzo, Rafał przyjechał do nas, Muffin już tam ryje, a ja chciałem podziękować nowym patronom kanału, Łukaszowi i Romkowi, dwóch Łukaszów i Romek dołączyli do ekipy patronów. A dzisiejszy patronat nad wykopkami obejmie właśnie Łukasz Rytyński. Chyba dobrze mówię, chyba dobrze pamiętam. Jak nie, to będzie tutaj napis wszystkich patronów, którzy dołączyli. Ale pierwsza znajdka dzisiaj pod patronatem Łukasza Rytyńskiego. No i cały wypad pod jego patronatem. Także lecimy na stare w sumie miejsce. Może coś jeszcze wyjdzie. Śniegi zaległy. Patrzcie, jak ładnie trawa ubita. Także wejdziemy w miejsca, do których wejść się nie dało latem. Mam taką nadzieję. Lecimy i do pierwszego dołeczka. Ok, mamy pierwszy sygnał. Łukasz, trzymam kciuki. Pierwszy dedykowany tobie. Nie mówię hop, bo jeśli to będzie polmos, to nie chcę powiedzieć, że jaki pierwszy sygnał, taki cały wypad. To nie ten sport, żeby tak to oceniać. Sprawdzamy. Nie wiem, czy wyszło. Na pewno się sygnał złajdaczył. Delikatnie. Strasznie mokro tu dzisiaj u nas. Ta glina się lepi. Wyszło? Zostało na łopacie? Gdzieś jest. No, dawaj, że. A tu gdzieś jest. O, nie ma źle. Pierwszy sygnał na dzisiaj to monetka. Także jest dobrze. To mogłem powiedzieć, kurczę, że jaki pierwszy sygnał. Taki cały wypad. No ale niestety nie powiedziałem tego, więc pewnie tak nie będzie. I teraz pytanie, co to za moneciak? Moneciak, którego nie zidentyfikujemy pewnie. No nic, Łukaszu, bardzo dobrze, że na pierwszy strzał wpada moneta. Ja ją wyczyszczę i zobaczymy dopiero, cóż to takiego jest. No niestety, moniak nie do identyfikacji. Straszny zalezieniec i strasznie zjedzony, ale... Ważne, że jako pierwszy sygnał to monetka, także teraz już będzie tylko lepiej. Chłopaki już nie wytrzymują, idą na urbex. Zwiedzanie starej hacjendy. Hacjanda El Muffina. Rafał już tam zagląda. No też pójdziemy, też. Na razie cisza, po tej jednej monecie same śmieci wykopał Mainlabek, ale Ludwik się nigdy nie poddaje. Patrzcie tu, gdzie żem zaszedł. Rafał się wspina. W kance jest ino woda. W kance woda. Ale pionka do szafów. Nie wchodzimy tam, niestety, bo niestabilnie się wydaje. Ale wygląda fajnie. Na stryżku. I po małym urbeksie tam zaglądałem do lasku przychałupnego
I proszę, jest moniak. Jest moniak, strasznie zaleziony. Pytanie, co to za moniak? Chyba cynkowa. Cynkowa, nazistowska chyba monetka, tak mi się wydaje. Zaraz czyszczę i wam pokażę. No, niestety wiele na niej nie widać, ale widać, że jest to piątka. Piątka Adolfik. Czyli 5 kaszubskich boratynek. W stanie agonii totalnej, niestety. Rany ściewy, ile ja się naszukałem tego sygnału. Ale możliwe, że się opłaciło. Znaczy, no. Pewnie to jest grosik 20-lecie. Albo coś w tym stylu. Ale takie maleństwo, że po prostu... nie, grosik to nie jest. Co to jest? Fajnie wyślizgana, ale kompletnie mi nieznana moneta. To na pewno. Nie wiem, co tutaj jest. Są napisy. Stara, to może być boratynka. Już tu w tym lesie boratynki wychodziły, ale co to jest na środku? To nie przypomina mi ani pogoni litewskiej, ani nic z tych rzeczy. Nie, boratynka to nie jest. O kurde. Coś fajnego. Dajcie mi to tak wyślizgać ładnie, żeby nie było tej ziemi w ogóle i będziemy oglądać dopiero. I popatrzcie, postaram się wam pokazać. To jest Pol, czyli jest dobrze. Jest to jakaś polska moneta. Rex Pol, widzicie? Jest napis Rex Pol, czyli król polski, ale jaka? Nie mam pojęcia. To nie chce zejść ta ziemia, ale widzę chyba pogoń litewską z tyłu. Możliwe całkiem. No, powiem wam, że ja jestem bardzo content. Czegoś takiego jeszcze nie znalazłem. Boratynka to nie jest na pewno, bo całkiem inaczej wygląda, wielkościowo jak boratynka. Fajna rzecz, naprawdę fajna rzecz. Patrzcie ino, co tu się porobiło. Haha! Jaka piękna pogoda. Słoneczko, a zima była jeszcze przed chwilą. Ale patrzcie tu, co tu się porobiło. Co my to mamy? Czyżby pierwszy na dzisiaj PRL? No tak, był to PRL kiedyś, ale niestety jest tak spurchlały, że widzimy tylko rancik jego. Także dziękuję, dobranoc. Powiem wam wszystkim, powiem ci Łukaszu też, że już byłem niezdrowo podniecony. Sygnał był przepiękny po prostu. Ale chyba nie będzie to to, czym chciałem zaminiaturyzować ten odcinek. Bo niestety mamy tutaj dookoła takie oto rzeczy. Także srebro to nie jest, a jest to aluminium. I co to za aluminium? Ale ładne aluminium. Jak dla mnie... bombastyczne aluminium i to jakie piękne. I o to chodzi. O to chodzi w wykopkach. Już dzisiaj druga swastyczka. Wiem, że niektórzy mają jakieś dziwne reakcje na swastykę, ale my tu nie promujemy ideologii, tylko szukamy ładnych monetek z pradziejów, z historii naszych ziem. 1941 50, oj, nie uciekaj! Mamy go. 50 fenolków. Padło coś? Mega, gratulacje. Jeszcze nie wiesz co, a już gratulujesz? To jest, panie, chyba nawet współczesne. A jakby inaczej, proszę. 50 groszy?
5 groszy współczesne. O, ale ta jest? Już jest do flachy. No i zaczyna się klątwa współcześniaków i PRL-u. Tak mi się wydaje przynajmniej. Jest kolejna monetka, dawać ją do słonka. I sprawdzamy. Dwójeczka. PRL już plugawy. 2 złote. Teraz, tak w połowie odcinka, robimy psikusa tym, co oglądają tylko podsumowania. Zobaczycie, czym Ludwik się zajmuje. Ludwik regeneruje turbosprężarki. I zobaczcie, co z kół sprężania w turbosprężarkach może powstać. Także ja zapraszam Was na inwencję twórczą Ludwika, a za chwilę powiem, co dalej. I co dalej z tą inwencją twórczą? Zrobimy sobie w tym tygodniu live'a konkursowego, świątecznego, przed świętami. I do wygrania będzie ta właśnie przedstawiona na filmie choinka. Choinka turbinowa, choinka warsztatowa. Jeśli ktoś ma warsztat, jeśli ktoś jest mechanikiem, to zajebista rzecz do warsztatu na święta. A jeśli nie, no to też można wsiąść z dziećmi, pomalować ją ładnie. Do wygrania będzie właśnie ta choinka, plus jeszcze jakieś gadżety. Zobaczymy, co na live wyjdzie. A jak ją wygrać? Tak ją wygrać, że pod tym filmem zostawcie komentarz choinka. Może to być całe zdanie, że Ludwik, ale zajebista choinka. I też wylosuję program. Także ja Was zapraszam do takiego mini konkursu świątecznego. I widzimy się na live. A kiedy? Data gdzieś tu. Nie wiem gdzie. I proszę, łażąc tak i opowiadając Wam o konkursie, kopnęłem se tu po prostu nogą, bez wykrywacza. I patrzcie, jaki ańcuk. Ańcuk już zardzewiały. Lata tu przeleżał. Tylko takie przęsełeczko, cały jest jak bryła. Kamień normalnie. No, stara rzecz. Ale nie po to tu jesteśmy. Jesteśmy tu po srebro, złoto i inne precjoza. No i jest. Jest po długim kopaniu kolejna monetka. Przed chwilą jakiś taki wałeczek miedziany mi wpadł. Także zamrożone pieniądze, a zaraz obok tego była ta monetka. Nie wiem, cóż to, czy uda się na wizji ją wyczyścić, ale wątpię. Także za wszelką cenę chciał ją wyczyścić, że wyczyściłem do zera. A co to jest? Tutaj jest jedna, druga i napis na dole Krajcar. Jedna, druga Krajcara kiedyś to była, ale niestety zdechła. No i kolejne zamrożone pieniądze. Mosiądz, więcej mosiądzu. No, chyba monety się skończyły w tym lesie. Ale za to złom wpada. Kolejny kawał pięknego mosiądzu. Ustaliliśmy z Muffinem, że ta znajdka jest Warta uwagi i związana z lokalnym patriotyzmem. Dlatego nakręcowywuję ją. BB Aktien Brauerel Bielic.
czyli Bielsko, niegdysiejszo Bielic. Wow, ale ty umiesz po niemiecku mówić. Nie? Skażyty mnie nie. Proszę cię bardzo. Jakiś polmos z czasów, jak jeszcze Bielskiem rządzili Niemcy. No, prosić. Albo Austriakowie. Bo Austriacy mają prawie swój język, nie? No, prosićku. O, jeszcze na zakończenie. Łukaszu, kończymy już niestety na dziś. Podsumowania raczej nie będzie. Ale jeszcze na zakończenie, jak to zawsze bywa, zazwyczaj bywa, jest moniak. Jest moniak, raczej PRL-ik. A, ojejku, ale piękny, patrzcie, nie PRL-ik. No. No i to mi się podoba. I to mi się podoba. No i tak jak właśnie nakazuje tradycja, zawsze na zakończenie wychodzi coś ładnego. Jest przepiękne. 5 groszy, 20-lecie międzywojenne. Tak można szukać. Ja już idę do chłopaków, bo oni już przy aucie i spadamy powoli. Dobrze, że ci ludzie tam nie widzą po drugiej stronie, co się dzieje. Przerażeni. Czuję straszny ból, bo mi oszczężyna pod pasknocia wlazła. Tak, muffin. Dobra, zakończamy. Trzymajcie się wszyscy. Ja was żegnam. Z tymi, z którymi widzieć się nie będę na live, życzę wesołych świąt. Dużo prezentów i wszystkiego, co sobie tam wymarzyliście. Nie umiem składać życzeń, także przykro mi. Żeby było fajnie, żeby fanty wam się nie popłakały. Żeby fanty wam się nie popłakały i żeby dzieci były fajne. Tak. Trzymajcie się ciepło, jeszcze raz zdrowych, wesołych świąt. No i do następnego razu. Patronat Łukasza dzisiaj się spisał. Fajna, nowa monetka. Także ja nie żałuję wypadu. Trzymajcie się. Na razie.